Głośno ostatnio o nowych porządkach w samorządach według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie tylko na dwie kadencje. Prace nad nową ordynacją mają zacząć się lada dzień, a jak do tego pomysłu odnosi się sam prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyński? Generalnie myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, bo w końcu ludzie mają możliwość wyboru. Kogo chcą sobie wybiorą. Natomiast takie działanie, że ograniczyć, no to ograniczać tą możliwość mieszkańcom. Zasada ta dotyczyć ma również minionych kadencji, a prezes PiS przyznaje, że chciałby, aby nowe przepisy zafunkcjonowały od przyszłorocznych wyborów samorządowych. Ta kadencyjność w samorządzie to będzie słabą rzeczą. Druga kadencja to będzie czas na nierobienie niczego. No bo po co? To będzie myślenie, co potem robić po tej kadencji. No nie, no bo już po co? A kiedy ta perspektywa jednak jest, to chce się coś jeszcze robić, wymyślać, działać w przód z perspektywą wieloletnią. Bo nie można myśleć, że zrobię w tej kadencji. W kadencji to można jedną ulicę zrobić, ale wszystkie, jak pamiętacie, te zadania, które były duże, to są zadania wieloletnie, które przechodzą z kadencji na kadencję. Tak było z Kadekiem, tak było z Akwaparkiem. Teraz mamy rzeczy, które będziemy realizować już tymi środkami unijnymi. To się nie zakończą w tej kadencji, prawda? Przejdą dalej, bo jest i 19, i 20 rok. Tak będzie i z halą sportową, to samo z wiaduktem, z wieloma rzeczami, ale pracujemy. A tak to, jeżeli koniec, a położyć wszystko, dotrzymać do końca. No takie są, prawda, i realia. Ale to trzeba mieć trochę dobrej woli i widzieć to szerzej. Ale jeżeli będzie możliwość, to w ogóle ja deklaruję, że będę startował. Innym pomysłem obozu rządzącego na usprawnienie transparentności wyborów samorządowych miałyby być przezroczyste urny, kamery oraz transmisja online w lokalach wyborczych.